Zapraszam w podróż w nowoczesny świat edukacji zdrowia publicznego. Krakow was the capital of Poland and the residence of Polish kings for many centuries. Today, it is an important cultural and academic center, recognizable all over the world. Krakow is a city of nearly a million inhabitants and probably the same number of beautiful historical places. Some of them come from the early Middle Ages. In 1978, Krakow was listed among UNESCO World Cultural and Natural Heritage Sites. Over 5 million tourists from all over the world visit Krakow every year. Around 200,000 students from different parts of the world study at 13 Cracovian universities at the same time. Probably there is no one in the world who has not heard of Nicholas Copernicus, Wiesława Szymborska, or Pope John Paul II, the most famous graduates of our university. Among the 1 million inhabitants, there are many artists, actors, musicians, and scientists who form a unique cultural atmosphere which you cannot find anywhere else in the world. Many people say that Krakow has its own soul, but to feel it, you have to take a stroll through the historical old town. Welcome to the Institute of Public Health at Jagiellonian University Medical College in Krakow. Witam w Uniwersytecie Jagiellońskim, najstarszej polskiej uczelni. Kształcimy naszych studentów, żeby mogli podejmować w przyszłości pracę w instytucjach rządowych i samorządowych, a także w jednostkach opieki zdrowotnej i żeby mogli jak najlepiej realizować zadania związane z organizacją opieki zdrowotnej, zwłaszcza w obszarze związanym ze zdrowiem publicznym, czyli oddziaływaniu na stan zdrowia całej populacji polskiej. I chose Jagiellonian University in Krakow because I had friends who previously attended this university and they recommended both the university and the city. They said the program was very good. The Institute took over the tasks of the School of Public Health, which was set up in 1991. Wybrałam ten kierunek studiów, ponieważ wydał mi się interesujący ze względu na różnorodność przedmiotów, które oferuje. Na początku ten kierunek studiów wybrałam przez przypadek, ale podoba mi się to, że jest interdyscyplinarny, jest związany zarówno z medycyną, jak i z zarządzaniem i promocją zdrowia. From the moment of its establishment, the Institute has been conducting intensive omnidirectional educational activity aimed at the education of modern managing personnel for the Polish healthcare system. Zajmujemy się kształceniem studentów na kierunku zdrowie publiczne. Wydział jest młodym wydziałem. Powstał w roku 1996 z połączenia Szkoły Zdrowia Publicznego i Wydziału Pielęgniarstwa. Zdrowie publiczne to pojęcie, pod którym rozumiemy wszystkie działania na rzecz zabezpieczenia zbiorowości ludzkiej, warunków, poziomu i stylu życia, który służy podtrzymaniu zdrowia i przedłużeniu życia. The system of studies has been created with the help of national and foreign experts. In 1992, our institute became a member of the Association of Schools of Public Health in the European region. Due to the constant and fast development of public health science and related fields, the teaching program has to be permanently adapted to the actual state of knowledge. Jest dziedzina zarządzania, dziedzina ekonomii, ale też takie bardziej społeczne przedmioty, jak również przedmioty związane ze zdrowiem i biologią człowieka. Zachęcam do studiowania na Uniwersytecie Jagiellońskim, bo to uczelnia o dużych tradycjach, pasjonujących ludziach i magicznej atmosferze. One of the main priorities of our teaching personnel are activities leading to the modernization of teaching methods and making them more attractive. Nasz instytut ma bardzo szeroką współpracę międzynarodową, zarówno w zakresie dydaktyki, nauczania, jak również w zakresie działalności naukowo-badawczej. Our staff members cooperate with prestigious academic centers in the world, such as École Nationale de Santé Publique, the Maastricht University, the University of Sheffield, Sheffield Hallam University, University College of London, and Harvard University. Nasi studenci poza ogólną wiedzą dotyczącą medycyny otrzymują bardzo solidne podstawy z epidemiologii chorób zakaźnych i niezakaźnych, medycyny środowiskowej, zasad zdrowego żywienia,
promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, a także ekonomiki zdrowia, prawa medycznego oraz metod zarządzania. The Institute, as an academic center, carries out intramural and extramural public health studies, as well as postgraduate ones. Studiowanie na kierunku zdrowie publiczne daje możliwość wzbogacenia wiadomości na temat zdrowia publicznego o wykłady znakomitych autorytetów w tej dziedzinie, wykładowców, profesorów polskich i zagranicznych. Daje też możliwość indywidualnego rozwoju poprzez pracę w kołach naukowych, poprzez realizację międzynarodowych programów naukowych, poprzez tworzenie własnych, pisanie własnych programów, doskonalenie języka. International Postgraduate Studies, EuroPub Health, has been run in our institute since 2007. EuroPub Health to system studiów podyplomowych, dotyczy studentów z wielu krajów świata. It is a program developed by 6 universities from 5 European countries. The graduates of public health may work as participants of teams developing and implementing healthcare projects. Many of our graduates work in ministries, government institutions, local governments, and in international organizations and institutions. Po zakończeniu studiów chciałabym pozostać w tej dziedzinie zdrowia publicznego i być może zreformować polską służbę zdrowia. Chciałabym pracować w firmie, w której teraz pracuję, która zajmuje się oceną technologii medycznych i technologii lekowych. Studying in Krakow is not just learning. The city offers lots of cultural attractions. There are many interesting historical monuments, museums, galleries, theaters and cinemas close to the institute. Mnóstwo imprez kulturalnych, kluby, kawiarnie, galerie, ale także moje ulubione miejsce, magiczny Kazimierz. The nightlife is excellent with lots of clubs and bars. Uwielbiam Kraków, po prostu, tak po prostu. Studying in Krakow is for sure an exciting and unforgettable adventure. Zapraszam do pięknego, malowniczego Krakowa. Zapraszam do studiowania na Wydziale Nauk o Zdrowiu.